Ach, ten wstęp ma taki potencjał, ale myślę, że chyba kurczę, te sprawy najlepiej zdefiniują po prostu dwa pytania, ponieważ jest tak absurdalna, że gdy pierwszy raz trafiłam na wzmiankę o tym wydarzeniu, to pomyślałam sobie: "Nie, no raczej tak nie było, niemożliwe". Ale tak było jednak, a więc cóż. Jak myślicie, czy kiedyś można było wynieść tak po prostu Monalizę z Luwru? Otóż tak. A czy ktoś stwierdził kiedyś, że skoro można, to tak zrobi? A więc i owszem. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, i nim zaczniemy, chciałabym tylko serdecznie podziękować moim patronkom: pani Katarzynie, pani Ewelinie i pani Alinie. No to jedziemy. fascynująca, ale moim zdaniem słuszna jest teoria, że gdyby to inny obraz został wtedy wyniesiony z Louvru, to właśnie to dzieło kształtowałoby kulturę w XX wieku, tak jak zrobiła to Mona Lisa. Bo przecież nie ma tak naprawdę osoby, która nie kojarzy tego dzieła. Znaczy, pewnie gdzieś jest, ale wszyscy wiemy o co mi chodzi. Rzeczy jednak miała zupełnie inaczej na początku XX wieku. Owszem, było to bardzo znane dzieło i rozpoznawalne, ale głównie w kręgach, które były zainteresowane sztuką, wśród ludzi, którzy regularnie odwiedzali galerie sztuki czy muzea. Zwykła ludność może i miała pojęcie, że coś takiego istnieje, ale z pewnością nie mogła kojarzyć i nazwy, i twórcy bezpośrednio z widokiem, jaki przedstawiało to dzieło. Dlaczego? Dlatego, że wizyty w muzeach, nawet takich jak Louvre, wśród zwykłej pracującej klasy nie były tak popularne, a fotografia dopiero się rozwijała. Rozpowszechnienie wizerunku Giocondy nastąpiło dopiero po jej zniknięciu podczas poszukiwań. Do tego stopnia, że nawet fabryka produkująca zapałki umieszczała jej podobiznę. I w ten sposób miliony paryżan mogły mieć monalizę w kieszeni podczas gdy sama ona przebywała nie wiadomo gdzie, a jej gorączkowe poszukiwania spędzały sens powiek wielu osobom. Ale po kolei, nim pochylimy się nad zaginięciem Monalizy, najpierw poznajmy trochę losy i dzieje tego wspaniałego obrazu. Monaliza została zamówiona przez florenckiego kupca Francesca Gioconde, stąd też właśnie Inna z nas w tego wspaniałego obrazu, La Gioconda. Jednak Giocondo z nieznanych powodów nie dostał tego portretu od Leonardo. Prawdopodobnie dlatego, że Leonardo da Vinci sam wyszedł z taką inicjatywą, a następnie postanowił, że jednak obrazu tego kupcowi nie da. Stąd też kupiec ten nie mógł tak do końca zgłaszać jakichś zażaleń, ponieważ to nie on zamówił obraz, lecz to wielki mistrz zaoferował się, iż sportretuje jego żonę. Leonardo nie rozstawał się z obrazem do kresu swego życia, a po jego odejściu w 1519 roku, w związku z tym co zawarł w swoim testamencie, obraz ten odziedziczył jego uczeń Salai. Salai też niedługo potem odszedł z tego świata, a portret Monalizy znajdował się najprawdopodobniej u jednej z jego sióstr wraz z innymi dziełami znanego malarza. Wkrótce później obraz powrócił do Francji, a zakupił go Franciszek I i dał za ten obraz zawrotną, jak na tamte czasy, i na nasze zresztą też kwotę to jest, patrząc z perspektywy dzisiejszych czasów, równowartość około 10 milionów dolarów. Portret zawisł w królewskim salonie kąpielowym, co oczywiście było bardzo nierozsądnym posunięciem, ponieważ panująca wilgoć bardzo zniszczyła jego powierzchnię. Po kilkudziesięciu latach został przeniesiony piętro wyżej, próbowano go też poddać naprawie, ale jakże nieudolnej. Położono warstwę lakieru, przez którą kolory straciły intensywność, a sam lakier popękał, tworząc tak zwaną krakelurę. Zapanowania Ludwika XIV swoją drogą niezłe było z niego ziółko, ale może o tym kiedyś nakręcę jakiś odcinek, choć w sumie nie jest on w tematyce, w której są te odcinki, ale myślę, że historia jego żywota jest warta zastanowienia się i przedstawienia jej na tym kanale. A więc za jego panowania. Monaliza została przeniesiona do Wersalu, pierwotnie do jego sypialni, a potem gdzieś do jakiegoś pomieszczenia na uboczu, bo tak naprawdę nikt jej nie doceniał. Ale po otwarciu Louvru, jako jedno z ostatnich dzieł, została tam przeniesiona. Napoleon Bonaparte przywłaszczył sobie ten obraz i również powiesił go w sypialni. Nie wiem o co chodziło z tymi sypialniami, może wymać jakiś pomysł, czemu akurat tam go wieszano. Jednak, gdy został zesłany na wyspę świętej Heleny w 1815 monaliza wróciła do Louvru i jest tam pod dzień dzisiejszy z wyjątkiem czasu, który opiszę w tej właśnie historii. Jednym słowem, konkluzja jest taka, że Monaliza za swojego istnienia, do czasu wydarzeń z tej opowieści na podróżowała się prawdopodobnie więcej niż większość z nas będzie miała okazję w to lato. No niestety. No, właśnie, te czasy w tamtych czasach, o które czasy właściwie chodzi. Już tłumaczę. Lądujemy w roku 1911, w miesiącu sierpniu w Paryżu. Właściwie za 6 dni, bo 21 sierpnia będziemy mieli 109. rocznicę wyniesienia Monalizy z Louvru. Historia ta jest. Dosyć znacząca, jeśli chodzi o to dzieło, dlatego też i ilość źródeł jest tak naprawdę nieprzebrana. Dlatego pragnę Was tutaj uczulić, bo na pewno znajdą się puryści historyczni pod spodem w komentarzach, którzy będą mnie poprawiać. Wszelkie poprawki są jak najbardziej mile widziane, ale jest bardzo dużo mitów i fake newsów, jeśli chodzi o te historie. Na początku się zaczytywałam w artykułach, które niby miały potwierdzenie, ale artykuły nawet nowożytne bazują na artykułach z tamtego okresu, które nie do końca zawsze były prawdziwe. Zrobiło się wręcz z tego takie zamieszanie, że jeden człowiek, który nazywa się John Medeiros, spędził 35 lat badając tę historię i badając życie człowieka, który otwarzył się zdjąć ten obraz ze ściany. 35 lat jego pracy zaowocowało filmem dokumentalnym, który pewnie gdzieś tam pod spodem podlinkuję albo podam jego nazwę. I właśnie korzystając z zasobów pracy tego pana, jestem w stanie między innymi podczas tego odcinka wyprostować parę plotek albo nieprawdziwych faktów, na które być może będziecie trafiać w artykułach, jeśli zaczytacie się na ten temat. Także nie piszcie od razu, że nie mam racji, czy coś, tylko jakby też spójrzcie na dorobek życia właściwie tego badacza. Okej, okay. 22 sierpnia 1911 roku, we wtorek, malarz Louis Beru rozłożył cały swój osprzęt w jednej z sal Miał on w planach dokończyć kopiowanie jednego z obrazów, które były w zasobach muzeum. Według jednej z wersji była to oczywiście Gioconda, ale tak naprawdę najbardziej prawdopodobne jest to, że był to inny z obrazów, który znajdował się w tej samej sali, gdzie znajdowało się dzieło Leonarda. Po jakimś czasie, bardzo rozpraszany pustką na ścianie pomiędzy obrazami, spytał się jednego ze strażników, gdzie znajduje się Mona Lisa. Ten nie przejął się zbytnio z początku. I założył, że obraz został albo zaniesiony do jakiejś konserwacji, albo najprawdopodobniej znajduje się na dachu budynku. I tak wiem, brzmi to trochę absurdalnie, lecz w tamtym czasie było to zupełnie normalne stwierdzenie, ponieważ w Lufrze miały miejsce równolegle dwie bardzo ciekawe akcje. Pierwsza z nich to było tworzenie szklanych powłok, które były nakładane na obrazy i wstawiane w ramy. Dlaczego? Dlatego, że akty wandalizmu w muzeum wtedy były na porządku dziennym i o ile dziś wydaje nam się to niepojęte, ponieważ gdy przekroczymy jakąś linię, czy nie wiem, zahaczymy się jakąś linkę w muzeum, to od razu włącza się alarm, to wtedy niszczenie zabytków niestety było dosyć popularne, jeśli chciało się zwrócić uwagę na jakiś problem. A niestety problem, na który chciano zwrócić uwagę w tamtym czasie, to była między innymi emancypacja kobiet. Niestety nie jestem dumna z takich metod, ale między innymi to właśnie kobiety pragnące zwrócić uwagę na to, że nie mają jakichś tam podstawowych praw, niszczyły zabytki w lufrze. Dlatego też powzięto akcję oszklenia obrazów tak, żeby ewentualnie rzucanie w obrazy czy cięcie ich, jakby było powstrzymane w pierwszym naporze. Oczywiście, było to zbyt dużo pracy dla dwóch rzemieślników, którzy byli zatrudnieni na stałe w Luwrze i zajmowali się właśnie obramowywaniem obrazów. Dlatego też zatrudniono zewnętrzną firmę szklarską, która wykonywała właśnie te powłoki. I do tego wątku jeszcze za chwilę wrócimy. Druga z akcji, która miała miejsce w Luwrze, to było fotografowanie zbiorów muzeum. A z racji tego, że fotografia i jej jakość w tamtych czasach dopiero się doskonaliły i rozwijały, obrazy te wynoszono na dach o odpowiedniej porze, czyli porze w takiej, w której zjawił się Louis Beru, ponieważ właśnie to o tej porze na dachu było idealne oświetlenie, które sprawiało, że udokumentowanie wyglądu dzieła się, stawało się przy tamtej technologii, jakże prostej technologii, o wiele łatwiejsze. Więc z początku strażnik założył, że... Albo obraz jest gdzieś u szklarza, albo obraz jest w renowacji, albo obraz jest po prostu fotografowany. Na spokojnie przystąpiono więc do ustalenia, gdzie dzieło w obecnej chwili się znajduje. Sprawdzono biura konserwatorów, biura historyków sztuki, a nawet dyrekcji. Jednak gdy na schodach z jednej z klatek schodowych odnaleziono ramę od obrazu stało się jasne, że ktoś po prostu dzieło z muzeum wyniósł. Natychmiast powiadomiono funkcjonariuszy i podobno na miejscu zjawiło się ich ponad sześćdziesięciu. Muzeum tymczasowo zamknięto i miano wielką nadzieję, że Mona Lisa za chwilę się znajdzie. A zwiedzającym, którzy nie mogli wejść do muzeum, powie się, że była to na przykład usterka kanalizacji. Ale nic z tego, niespodzianka. Gioconda się nie znalazła, a przez następne tygodnie luf szturmowały wręcz tłumy pragnące oddać hołd pustej ścianie. Wśród tych osób, między innymi był na przykład nieznany jeszcze wtedy, a przyszły bardzo słynny pisarz Franz Kafka. Wiem, że z dzisiejszej perspektywy ten przypadek możemy oceniać z wielką surowością, ale należy pamiętać, że Louvre to był bardzo niezwykły obiekt, znaczy nadal jest, ale wtedy tym bardziej, szczególnie, że nie było monitoringu, a miał on ponad 2020 tysięcy metrów kwadratowych do obstawienia przez strażników. W pierwszym tygodniu dochodzenia zwolniono bardzo dużo osób, zarówno z kadry zarządzającej obiektem, jak i z ochrony. Wkrótce zabezpieczono kilka śladów. Jednym z nich był odcisk palca na porzuconej ramie po Monalizie, którą odnaleziono. Ale niestety, jak na złość, odcisk palca pochodził z lewej dłoni, a w tamtych czasach zbierano do katalogu odciski tylko z dłoni prawej. Także w szukaniu tego, kto zbinął to dzieło, znalezisko to zupełnie było niepomocne. Zgłosił się też świadek, był to księgowy paryski, niejaki André Bouquet. Który w poniedziałek około siódmej rano widział bardzo podejrzanie wyglądającego mężczyznę, który wychodził z muzeum. Niósł on w ręce średniej wielkości pakunek i wyrzucił pewien przedmiot do przydrożnego rofu. Gdy udano się na to miejsce, okazało się, że przedmiotem tym była klamka, która odpadła z drzwi w luwrze. Drzwi te najprawdopodobniej były po drodze tej osoby, która wychodziła z muzeum wraz z najprawdopodobniej monalizą. Niestety, Andrzej nie był w stanie opisać mężczyzny, ponieważ y, szedł on po drugiej stronie ulicy i dodatkowo za tym, że osobnikiem, także kompletnie nie widział jego twarzy. Na szczęście śledztwo ruszyło potem z kopyta. To znaczy, żartuję w ogóle nie ruszyło i była to jedna wielka porażka. Tymczasem w gazetach zamieszczano nekrologii dotyczące utraconego dzieła. Miliony Paryżan opłakiwały stratę Monalizy. Jej popularność wyrosła z każdą chwilą, a ulotki z jej podobizną były rozdawane przez zatroskanych działaczy, chcących jak najszybciej odzyskać to dzieło. I paradoksalnie właśnie to żywe zainteresowanie Monalizą sprawiło, że zeszła ona z widoku publicznego, a sama osoba, która ją sobie przywłaszczyła, tak naprawdę nie robiła z tym dziełem nic przez następne dwa lata. Po prostu przerażona burzą, jaką wywołała. W międzyczasie jednak skupiono się trochę bardziej na pewnej grupie przyjaciół, znajomych, artystów. Nie wiem, jak to opisać. Która uprawiła pewne szachermacher na terenie muzeum. Mowa tu o słynnym Labonde de Picasso, czyli bandzie Picassa. Okazało się, że w jego pracowni stały dwie statuetki z brązu z okresu fenickiego, które dziwnym trafem zniknęły z lufru. Picasso jednak zarzekał się, że statuetki odkupił i nie wiedział nic o ich pochodzeniu. A niestety odpowiedzialność za cały ten czyn padła na jego przyjaciela, Żyją Apoliner, który został zatrzymany i zresztą właśnie to wydarzenie położyło kres ich przyjaźni. Sam Żyją też nie był winny absolutnie temu wszystkiemu, on miał po prostu niefart przyjaźnić się z Pieret, poetą, który to właśnie był odpowiedzialny za te i jeszcze inne zniknięcia zabytków z Lowru. Niemniej jednak to właśnie Apolliner został posądzony nie tylko o te statuetki, ale i o wyniesienie Monalizy, jednak z braku dowodów i w wyniku wyjaśnienia tego całego nieporozumienia został on zwolniony. Panowało przekonanie, że sprawa ta jest już tak naprawdę przegrana, a dzieło to zniknęło bezpowrotnie, gdy zimą 1913 roku pewien włoski handlarz sztuką, Alfredo Jerry, umieścił ogłoszenie w kilku lokalnych gazetach, iż poszukuje ciekawych dzieł sztuki do odkupienia. Wśród wielu odpowiedzi na jego ogłoszenie jedno było wyjątkowo niepokojące brzmiało ono tak: Posiadam skradziony obraz Leonarda da Vinci. Wydaje się, że należą do Włoch, ponieważ malarz był Włochem. Moim marzeniem jest zwrócenie tego arcydzieła ziemi, z której pochodzi i krajowi, który był jego natchnieniem. Podpisano Leonardo. Alfredo, zaintrygowany tym ogłoszeniem, umówił się z Leonardo, a na spotkanie zabrał ze sobą Giovanni Poggi, dyrektora Uffizi, czyli bardzo znanego muzeum we Florencji. Hotelik, w którym umówili się z tym Leonardo, dziś nosi... Dosyć ciekawą nazwę na część tego wydarzenia, bo Hotel La Gioconda. Po obejrzeniu dzieła okazało się, że rzeczywiście mężczyzna, który przyszedł na spotkanie, przyniósł autentyczną monaizę. Dzieło zostało zabrane, zresztą taka też była intencja mężczyzny, który chciał zwrócić to dzieło ojczyźnie, i przy okazji zażądał dosyć małej, jeśli rzeczywiście rozpatrujemy wartość tego dzieła, kwoty pieniężnej, której wysokość różni się w zależności od źródeł. Niemniej jednak, po potwierdzeniu autentyczności obrazu, mężczyzna ten został zatrzymany. Oddał się dobrowolnie w ręce funkcjonariuszy, jako że wierzył, że za zwrócenie obrazu ojczyźnie tak naprawdę zostanie nagrodzony, a nie ukarany. Nim Mona Lisa wróciła do Louvre, odbyła jeszcze turnę po całych Włoszech. Kim był zaś mężczyzna, który przywłaszczył ją sobie na prawie trzy lata? Już mówię: Nazywał się Vincenzo Perugia. Był szklarzem i w chwili popełnienia czynu miał 29 lat. Sąd potraktował go bardzo łagodnie i dostał w sumie rok i 15 dni, ale wyszedł jeszcze szybciej, prawdopodobnie ze względu na wybuch I wojny światowej. Odsłużył we włoskiej armii to, co musiał, i po zakończeniu wojny ożenił się, wrócił do Francji i, uwaga, otworzył sklep z niczym innym jak z obrazami. Odszedł w 1925 roku, ale prasie umknął ten fakt i zorientowała się ona dopiero w 1947 roku, kiedy zmarł inny człowiek o tym samym imieniu i nazwisku. No dobrze, ale jak dokonał tego czynu i co nim kierowało? Okazuje się, że Perugia pracował dla firmy Gobier. Tej firmy szklarskiej, którą wynajął Louvre i której pięciu pracowników ciało szkło do oprawiania obrazów, właśnie w związku z aktami wandalizmu. Vincenzo pracował w muzeum w latach 1909-1910, a potem jeszcze raz od listopada 1910 do stycznia roku 1911. Znał większość zakamarków muzeum, a jego widok nie był niczym niezwykłym. Twierdzi też, że z początku nie planował w ogóle zabierać się dzieła Leonarda da Vinci, ale gdy zobaczył, jak miernie jest strzeżone, po prostu nie mógł się powstrzymać, a myśl ta kiełkowała w nim już od dłuższego czasu. Muzeum było zamykane co poniedziałek. Teraz odbywa się to bodajże chyba we wtorek. I jest zamknięte dla zwiedzających właśnie po to, by dokonać sprzątania, konserwacji, inwentaryzacji i innych mniejszych prac, w których niestety tłumy turystów przeszkadzają. Od razu wyprostuję też informację, która pojawia się w wielu artykułach, jakoby Vincenzo spędził noc z niedzieli na poniedziałek w jakiejś szafie skowany czy w jakimś schowku, czasem sam, a czasem z dwórką wspólników, których udziału nigdy tak naprawdę nie udowodniono. On po prostu przed godziną siódmą rano wszedł do muzeum, nie wzbudził żadnych podejrzeń, jako że inni pracownicy znali go z widzenia. Założył on strój roboczy, czy tam taki fartuch roboczy, w którym rzemieślnicy i złote rączki poruszali się po muzeum, taki jakby mundurek, coś w tym stylu, także tym bardziej tapiał się w ten tłum pracowników, którzy wykonywali jakieś prasy tego dnia. I tak jak wszedł, powędrował do sali, ściągnął obraz z ściany, a następnie pokierował się w stronę wyjścia. Oczywiście zdawał sobie sprawę, że akt wyniesienia obrazu z muzeum taki prozaiczny nie jest, dlatego z muzeum wyszedł boczną klatką schodową, na tej klatce wyjął obraz z ramy. Normalnie gdyby był to obraz namalowany na płótnie, być może mógłby go jakoś zwinąć albo schować pod ubranie, ale niestety Giocondę jest namalowana na kawałku drewna. Dlatego też, żeby jakby maksymalnie zmniejszyć jej wymiary bez szkody dla niej samej, po prostu wyjął ją z ramy. Ramę porzucił, a obraz, jako że nie mieścił mu się pod roboczy fartuch, po prostu w ten fartuch owinął. A fartuch oczywiście wcześniej zdjął. Oczywiście miał normalne ubranie pod spodem. Próbując wyjść z muzeum, niestety rozpadły mu się drzwi w ręku dosłownie, bo została mu klamka, którą potem zresztą porzucił, co widział właśnie ten paryski urzędnik składający potem zeznania. Trzeba też przyznać, że miał wielkie szczęście, bo chyba miejsce, w którym wychodził Jedne źródła podają, że on czekał, drugie, że po prostu tak wyszło. Miejsce, w którym wychodził z louvru, tam normalnie stał strażnik, ale ten strażnik akurat w tym momencie poszedł na przerwę. Zresztą też nie jest powiedziane, czy strażnik ten zwróciłby uwagę na Vincenzo, który niósł po prostu jakiś pakunek pod pachą. Perugia, już po dokonaniu wyniesienia analizy z muzeum, był przerażony popularnością obrazu i burzą medialną jaka się rozpętała w związku z czym nie mógł tego obrazu upłynąć przez bardzo długi czas. I znowu istnieje plotka, że obraz ten przeleżał w walizce z podwójnym dnem. To prawda, walizkę tę Vincenzo stworzył specjalnie w tym celu, ale nim jakby dorobił to drugie dno, obraz ten po prostu leżał na stole pod obrusem. Albo też w jego szafie, ale jakby odwrócony tyłem, także wyglądał na pierwszy rzut oka jak deska pomiędzy jego ubraniami. I najprawdopodobniej w tej szafie obraz się znajdował, gdy zimą 1911 roku śledczy podczas rutynowego przeszukania, weszli do mieszkania Vincenzo Peruggi. Nie było to nic nadzwyczajnego, ponieważ każdy pracownik, który miał styczność z louvrem, był jakby... miał takie przeszukanie, że tak powiem, w pakiecie. Prędzej czy później po prostu była to pewna rutynowa czynność, którą osoby zaangażowane w poszukiwanie obrazu musiały prędzej czy później wykonać. Jednak oczywiście jakby ilustracja tego mieszkania była tak pobieżna, że nie zauważono obrazu, który był Albo w szafie, albo pod obrusem, ponieważ na czas tej wizyty chyba jeszcze to podwójne dno, według źródeł, nie istniało. Niewyjaśniony w tym zdarzeniu jest udział braci Lancelotti, którzy, według jednych źródeł, byli nawet w tym schowku przez całą noc, co jest nieprawdą, z Perugią w przeddzień wyniesienia Monalizy. Według innych źródeł oddał on. Braciom na 6 tygodni obraz na przechowanie. Ostatecznie jednak, z braku dowodów, ich udział został uznany za niepewny i nie mieli postawionych tak naprawdę żadnych zarzutów. Generalnie tendencja jest taka, że ich potomkowie zaprzeczają, jakoby bracia Lancelotti mieli jakikolwiek związek z tym wydarzeniem i byli w jakikolwiek sposób w akt wniesienia, a także dalszych losów obrazu. Zamieszani. Moi drodzy, i to już koniec tej historii. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle wiedzieliście, że coś takiego miało miejsce. Bo ja przez większość mojego życia trwałam raczej w słodkiej nieświadomości, że Mona Lisa była bohaterką takiego skandalu i wrócę w ogóle do teorii, która była na początku odcinka i która bardzo mi się podoba i gdy tylko ją zobaczyłam, to pomyślałam, że ma dużo sensu. To znaczy, że gdyby wtedy wyniesiono inny obraz z Luwru i inny obraz byłby poszukiwany w całej Europie, a nie tylko, bo podejrzewano, że to jakiś milioner z Ameryki zapragnął, by Monaliza zdobiła ścianę jego widni, to wtedy ten inny, potencjalnie wyniesiony w miejsce Monalizy obraz zyskałby jej popularność i byłby najbardziej rozpoznawalnym po dziś dzień obrazem nawet w kręgach ludzi, którzy się nie interesują sztuką. No cóż, dlaczego padło na Giocondę, tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. A może się dowiemy, ponieważ Jodie Foster zamierza nakręcić film o tym całym zdarzeniu. Jestem ciekawa, czy gdy już w końcu wejdzie na ekrany, to może dowiem się czegoś nowego z tej lekko sfabularyzowanej wersji. Zobaczymy. Tymczasem nieśmiało jeszcze wam przypominam, że 28 sierpnia minie rok, odkąd ten kanał jest aktywny, także będziemy świętować urodziny. Zapraszam was z tej okazji na live'a urodzinowego. Zapowiedź pojawi się wkrótce jak w końcu garnę co i jak działa, a tymczasem wpadajcie na grupę na Facebooku, a może na mojego patronite'a, jeśli chcecie. Bardzo dziękuję jeszcze raz moim patronkom i życzę Wam wszystkim spokojnego popołudnia, cieplutkiego weekendu, ale takiego wiecie, w granicach rozsądku. Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie, pa!